No dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj witam się z Wami w filmie kosmetycznym, który powstał na Wasze prośby. Dlaczego? Od jakiegoś czasu dostaję od Was pytania, no i właśnie prośby. Anita, czy mogłabym zrobić analizę tych konkretnych produktów? Czy mogłabyś sprawdzić, czy rzeczywiście te kosmetyki są tańszymi odpowiednikami tych dwóch produktów marki Slavia? Czy mogę przeanalizować składy? No bo Wy macie z tym problem. Czy możemy sprawdzić to wspólnie? Czy mogę przygotować taki film właśnie, gdzie pokażę, czy rzeczywiście są to zamienniki? Na początek chciałabym tutaj przypomnieć o filmie, który pojawił się stosunkowo niedawno na moim kanale, w którym rozpatruję kwestię tego, czy istnieją tanie zamienniki droższych kosmetyków i na co powinniśmy tak naprawdę zwracać uwagę, analizując tego typu produkty. Więc jeśli nie widzieliście jeszcze tego filmu, to zapraszam Was bardzo serdecznie. I tak sobie pomyślałam, że skoro są takie Wasze prośby i skoro chcecie wiedzieć i chcecie, żebym to ja zrobiła taką analizę, to dlaczego nie? Możemy dzisiaj sprawdzić, czy rzeczywiście te dwa kosmetyki marki Slavia, które właśnie posiadam i które też stosuję, mają swoje tańsze zamienniki, tańsze alternatywy i czy to jest właśnie to. No dobrze, to tak. Zacznijmy może od takiej kwestii, jak na co ja bym zwróciła uwagę, analizując, szukając produktów, które będą tańszą alternatywą. Będziemy dzisiaj rozpatrywać dwa produkty marki Slavia, a wiecie już, że marka jest marką tworzącą produkty spółki naturalnej, czyli w swoich składach większość substancji, które tam się znajdują, nie tylko substancje aktywne, ale również substancje bazowe, są pochodzenia roślinnego, naturalnego, dodam więcej, są wegańskie. Kosmetyki są wegańskie, czyli marka bardzo podkreśla, że nie korzysta też z substancji pochodzenia od zwierzęcego. I ja, zakładając, że jestem osobą, która stosuje tego typu pielęgnacje, chciałabym znaleźć takie zamienniki i takie alternatywy, które będą również z tej półki. No bo słuchajcie, tutaj dochodzi dużo różnych kwestii, na przykład jestem osobą, która nie chce stosować syntetycznych substancji na swoją skórę, nie chcę korzystać z kosmetyków, które zawierają kontrowersyjne składniki, jestem weganką, jestem wegetarianką i chciałabym iść w tym kierunku. I okej, oczywiście ja tutaj nie mówię o sobie, słuchajcie, ale zakładamy, że tak powinno to wyglądać. Druga sprawa. Zakładam, że ten tańszy odpowiednik, ten tańszy zamiennik będzie miał substancje aktywne takie same jak ten droższy. Nie będę zakładać, że są tych samych stężeń, bo raczej tak nie będzie, ale że będą te same substancje aktywne. A co w związku z tym? Efekty działania jednego i drugiego będą takie same. No bo po to właśnie szukamy alternatywy. Jeśli ten droższy produkt jest dla mnie za drogi, nie mogę sobie na niego pozwolić i go kupować, to chcę mieć tańszy produkt z tej samej półki, z takimi samymi substancjami aktywnymi, o takim samym działaniu. Ale, no właśnie, dużo, dużo tańszy. Co jeszcze powinno mnie interesować? No być może baza danego produktu, czyli to, co powiedziałam wcześniej. Nie chcę, żeby w tym tańszym zamienniku były jakieś substancje kontrowersyjne, substancje bazowe kontrowersyjne, na przykład dziwne konserwanty, na przykład silikony, na przykład jakieś tam PEGI. No tych substancji może być naprawdę dużo. No bo zakładam, wiem, że w produktach marki Slavia takich substancji kontrowersyjnych nie ma. Więc chciałabym również kontynuować to i nie chcę mieć tych substancji kontrowersyjnych w bazach tych tańszych zamienników. No można by było jeszcze rozpatrywać trochę w kwestiach opakowań, ale zakładam, że skoro ma być tańszy zamiennik, to opakowanie też będzie dużo tańsze od tego właśnie marki Slavia, gdzie wiemy, że marka korzysta ze słoiczków szklanych, że ma piękną oprawę graficzną, że ma wieczka wykonane z drewna, z grawerem. Okej, nie zwracam na to uwagi, no bo to ma być tańszy zamiennik, więc to opakowanie na pewno będzie dużo, dużo tańsze.
No i teraz lecimy z produktami, o których mowa, a mianowicie takie właśnie oto piękne pomarańczowe opakowanie, które sugeruje nam, że rozmawiamy o produkcie marki Slavia, kremie na dzień z aktywną witaminą C. Mamy informacje o 3% stężeniu, mamy informacje, że jakie tutaj mamy substancje aktywne i o tym, że mamy uzyskać rozświetlenie i ujędrnienie. Tak wygląda właśnie opakowanie tego produktu i jego rzekomym tańszym zamiennikiem ma być kosmetyk od marki Only Bio, który ma działać rozjaśniająco, przede wszystkim na przebarwienia i też zawiera w składzie witaminę C oraz inne substancje, które tam się znajdują. Zacznijmy od porównania tych składów. Moi drodzy, właśnie teraz zobaczycie taką tablicę, którą specjalnie Wam przygotowałam i macie porównanie dwóch składów. Na górze, na zielonym tle widzicie skład właśnie tego kremu z witaminą C od marki Slavia. Na dole macie skład kremu od marki Only Bio i na czerwono zaznaczyłam w ramkach substancje aktywne i substancje bazowe. Jest tego sporo, tak jak widzicie, mamy tutaj dużo podobnych składników bazowych, czy też składników aktywnych. Ale pójdziemy dalej i najpierw zaczniemy analizować substancje aktywne. Czyli jakie substancje aktywne mamy w kremie od marki Slavia i jakie substancje aktywne mamy w kremie od marki Only Bio. No i dobrze, widzicie kolejną tablicę. Po jednej stronie mamy wypisane składniki aktywne z kremu Slavia, po drugiej stronie wypisane składniki od marki Only Bio. Czy Wy widzicie różnicę? No, jest tych składników ilościowo więcej w kremie od marki Slavia. Na czerwono podkreśliłam te, które są podobne. Czyli wśród podobnych substancji mamy witaminę C, mamy glicerynę, mamy olej słonecznikowy i witaminę E. Coś mamy więcej? No niekoniecznie, bo jak spojrzycie na stronę Slavia, mamy tutaj dużo więcej olejów. Mamy różne substancje aktywne, takie jak wyciągi i ekstrakty. Mamy hialuronian sodu, a z kolei po Only Bio mamy masło shea, mamy olej ze słodkich migdałów, mamy niacynamid czy arbutynę. I uwaga, na stronie producenta marki Only Bio zobaczycie też stężenia tych dwóch substancji aktywnych, czyli arbutyny i niacynamidu, które będą odpowiadały za działanie między innymi na przebarwienia, ale mamy też informację o tym, że witamina C jest w innej formie podana niż w przypadku kremu od marki Slavia. To już powinno Wam dać do zastanowienia. Czyli patrząc na substancje aktywne, różnią się one między sobą. Mimo tego, że mamy dwie te same formy witaminy C, ale też one są inaczej ułożone w składzie i można by było założyć, że stężenia tych substancji też są inne. Już nie wspomnę o tym, że sposób podania, że tak powiem, sposób zastosowania tych form witaminy C w obu produktach jest zupełnie inny. Teraz pójdziemy o krok dalej, czyli zerknijmy sobie na to, jakie mamy substancje bazowe w obu kremach. I znowu widzicie tablicę, znowu zrobiłam takie powiedzmy porównanie, nie wyszczególniłam już konkretnych substancji bazowych, ponieważ zrobiłam to na pierwszym slajdzie, ale widzicie, mamy w obu przypadkach wodę jako tą substancję bazową produktu, mamy związki zapachowe, mamy glicerynę, która w jednym i w drugim przypadku będzie pomagała przenikać substancjom aktywnym, ale w kremie od Only Bio mamy więcej konserwantów, w kremie od Slavia mam ich mniej. Dodam więcej. W kremie od marki Only Bio mamy też więcej substancji zapachowych, sztucznych substancji zapachowych. Nie wiemy, czy są one pochodzenia naturalnego, roślinnego.
Możemy się domyślać, ponieważ wiemy o tym, że marka Only Bio jest raczej marką, która idzie w tę stronę naturalnej, półki naturalnej, ok, ale są też kolejne różnice. No dobra, idziemy dalej. I teraz słuchajcie, kolejna różnica, która powinna też przykuć Waszą uwagę, a trochę w odniesieniu między innymi do substancji bazowych i też do stężeń, czyli formuła danego kosmetyku. Kochani, ten krem od marki Slavia Cosmetics jest zamknięty w słoiczku i jest on bardzo, bardzo gęsty, przypomina masełko. To też może dać Wam trochę do myślenia, jak jest z ilością, jakością i stężeniami substancji, które są wykorzystane w bazie. Zwróćcie uwagę, że krem od marki Only Bio jest zamknięty w opakowaniu airless, czyli z pompką, co może sugerować, że ta konsystencja jest lekka, jest bardziej taka, powiedziałabym, kremowo-płynna, żeby się dobrze wydostawała z tej pompeczki. To też może dawać Wam do myślenia, że bazy tych produktów no, będą się różnić między sobą w formie ich przygotowania. A co za tym idzie, ilość i stężenia też substancji bazowych. No, różnice moim zdaniem są ogromne i to widać na pierwszy rzut oka. Okej, co z tego, że mamy taką samą formę witaminy C, ale jest ona zupełnie inaczej podana w obu produktach. W kosmetyku od marki Slavia już z góry wiemy, że mamy tam 3% stężenie właśnie tej witaminy C, przy czym w kosmetyku od marki Only Bio nie mamy takiej informacji. Mamy podane informacje odnośnie stężeń innych substancji aktywnych, na które zwraca uwagę producent, więc jeśli jesteście osobami typu chemicy, chemik, technolog i tak dalej, jesteście w stanie założyć, jakie będzie stężenie tej witaminy C w tym kremie od Only Bio, no to wow, ale powiedzmy, że taka osoba jak Wy, czy te osoby, które właśnie prosiły mnie o przygotowanie tego filmu, patrząc na te składy, nie będziecie tego wiedzieć. Nie będziecie tego wiedzieć, nie będziecie w stanie tego rozróżnić, nie będziecie w stanie sobie tego wyliczyć, a nawet jeżeli wyliczycie i załóżmy, że okaże się, że mamy takie same stężenia witaminy C, no to mamy zupełnie inne zastosowane tamte technologie w tej całej formule kremu. Już nie wspomnę o tym, że produkt od marki Slavia ma zupełnie inne substancje aktywne, które mają dawać działanie rozświetlające, ujędrniające, a produkt marki Only Bio jest skierowany do osób, które mają problemy z przebarwieniami. Mamy tam przecież niacynamid i mamy tam też arbutynę. No okej, jest ta witamina C, ale po prostu słuchajcie, mi się to nie klei. Mi się to kompletnie nie klei. Już nie mówiąc o samych formułach, nie mówiąc o substancjach bazowych, nie mówiąc o tych różnicach zapachowych, konserwantów i całej reszty. No dla mnie to nie jest żaden tańszy zamiennik, ten krem od marki Only Bio. Tutaj jeszcze się zatrzymam na moment i pragnę Wam przypomnieć, że w przypadku kosmetyku od marki Slavia, czyli tego kremu, na stronie producenta mamy informację o tym, że zostały przeprowadzone badania aplikacyjne i jakie uzyskano efekty. Ja nie znalazłam takich badań w przypadku kremu od marki Only Bio. W ogóle bardzo ciężko było mi znaleźć ten krem na stronie producenta, ponieważ za każdym razem pojawiał mi się błąd, żeby wejść na stronę producenta, więc tego Wam nie potwierdzę i od razu mówię, że tam jest problem jakiś z zabezpieczeniami i tak dalej, więc już nawet w tej kwestii też drogę mamy utrudnioną i nie wiemy co i jak, więc zobaczcie. Droższy kosmetyk, tańszy kosmetyk, a zupełnie co innego. Lecimy dalej.
Drugi kosmetyk, o którym dzisiaj będziemy sobie mówić, to krem peptydowy od marki Slavia. Peptydowy pod oczy. Jak powiedzieliście mi, jaki jest ten rzekomo tańszy zamiennik tego kremu, to się po prostu za głowę złapałam i stwierdziłam, kto to w ogóle wymyślił, więc to już jest w ogóle hit. Ale dobra, idziemy, analizujemy i sprawdzamy. Teraz znowu widzicie tablicę, na której macie składy. Także skład kremu peptydowego pod oczy od marki Slavia, a na dole skład kremu peptydowego pod oczy od marki, uwaga, Bielenda. Więc mamy już zupełnie dwie różne półki, jeśli chodzi o kosmetyki, czyli mamy kosmetyki z półki naturalnej, wegańskiej i kosmetyk z półki drogeryjnej, tańszej, ale tradycyjnej. Czyli my już możemy się spodziewać, że w tym produkcie od marki Bielenda mogą być jakieś substancje kontrowersyjne, mogą być substancje bazowe, które nie będą pochodzenia roślinnego. Mogą być jakieś syntetyczne składniki w bazie. Ale dobra, zobaczcie, widzicie teraz tablicę i widzicie, zaznaczyłam podobnie jak wcześniej na czerwono w ramkach te składniki aktywne i składniki bazowe, które gdzieś tam w obu przypadkach się powtarzają. No i dobra, teraz analizujemy składniki aktywne. Kiedy ja spojrzałam na składy tych dwóch kosmetyków, to wybaczcie mi, ale po prostu zaczęłam się śmiać, bo zaczęłam się zastanawiać, jak to jest możliwe, że ktoś porównał ze sobą te dwa produkty. Może dlatego, że skojarzyło się, że nie wiem, tu mamy peptydy i tam będziemy mieć peptydy, więc po co wydawać więcej pieniędzy na krem z półki naturalnej, który gdzieś tam ma peptydy w składzie i jest no niestety drogi też do stosowania pod oczy, jak możemy kupić tańszy zamiennik z półki drogeryjnej, który też gdzieś ma peptydy w składzie. No ale dobra, spójrzcie teraz właśnie na tablicę i widzicie po jednej stronie składniki aktywne kremu od Slavia, po drugiej stronie składniki aktywne od kremu Bielenda. Ile mamy tutaj takich samych substancji aktywnych w składzie? No dwie. I to też nie są jakieś wyjątkowe substancje. No bo mamy glicerynę. A gliceryna, wiadomo, będzie pomagała przenikać też substancją aktywną do środka. Przy czym, zaznaczam, w przypadku marki Slavia gliceryna na pewno będzie pochodzenia roślinnego. Nie wiemy, jakiego pochodzenia będzie gliceryna w przypadku marki Bielenda. Idziemy dalej. Witamina E. Ok. No ale skoro myślimy o tych peptydach, no ludzie, o tych peptydach, no to zakładamy, że w jednym i w drugim kremie powinny być takie same peptydy, stąd ma być zamiennik. A czy są? No widzicie, że nie. A jak to wygląda w przypadku substancji bazowych, tak? Czyli tych składników bazowych? Jakie są różnice? No kolejne ogromne różnice, no sami zobaczcie. Okej, mamy w przypadku jednego i drugiego bazę wody, ale w przypadku składu Slavia mamy roślinne substancje bazowe. W przypadku marki Bielenda mamy składniki pochodzenia, nie wiemy czy roślinnego czy nie, zakładamy, że nie, bo mamy dużo sztucznych substancji w składzie, już nie wspominając o tym, że mamy lotny silikon. To samo jeśli chodzi o konserwanty. Zobaczcie, w kremie od marki Slavia mamy tych konserwantów mniej, natomiast w produkcie od marki Bielenda mamy więcej konserwantów, w tym mamy, zakładamy ten kontrowersyjny fenoksetanol. No jakie tu są zamienniki? No jakie tu mamy alternatywy w przypadku jednego i drugiego? No żadne! Już nie wspomnę o tym, że przecież w kremie od marki Slavia mamy nonapeptyd, który ma konkretne działanie, a w kremie od marki Bielenda mamy zupełnie inne peptydy o zupełnie innym działaniu. Ludzie, jak można porównać te dwa kremy do siebie i powiedzieć, że jeden jest
zamiennikiem drugiego. No nie można. Okej, ja rozumiem kwestię tego, że w jednym i w drugim przypadku chodzi o te peptydy i chodzi o zastosowanie pod oko i żeby to były efekty i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, ale to nie będą zamienniki, to nie będzie żaden zamiennik. To nawet nie jest alternatywa, to są zupełnie inne kremy. Krem z półki naturalnej przyrównany do kremu z półki tradycyjnej, w którym dla przykładu mamy fenoksyetanol i mamy lotny silikon. No gdzie tu jest to podobieństwo? Nie wiem, słuchajcie, kto to wymyślił i nie wiem, kto dał Wam takie przykłady, że to mogą być tańsze zamienniki, ale one nie są. I zwróćcie uwagę na to, że one po prostu nimi nie są. Na moim kanale jest kilka takich filmów, gdzie macie nawet w tytule czy na miniaturce zamienniki. Trochę kontrowersyjne, bo może Was to tam powiedzmy skierować, że okej, dobra, mam na przykład peeling, tam produkt od marki Basic Lab i nagle pojawia mi się tańszy zamiennik na komi, ale pokazuję Wam, że to wcale nie jest takie proste. I to wcale nie są stuprocentowe zamienniki. To samo dzisiaj w przypadku tych dwóch kremów od marki Slavia i tych dwóch kremów Only Bio i Bielenda nie mamy zamienników. To nie są te same kosmetyki. To nawet nie są alternatywy. Nawet nie są produkty podobne. To naprawdę są zupełnie inne kosmetyki. Oczywiście ja nie twierdzę, że są gorsze. Więc też proszę, miejcie to na uwadze. Ja nie twierdzę, że te tańsze kosmetyki są gorsze od tych produktów marki Slav. Ja tylko dzisiaj chcę Wam pokazać, że to są zupełnie inne produkty. Że nie możemy rozpatrywać ich w kontekście zamienników kremów od marki Slavia. No nie da się. A nawet dodam Wam więcej. Przeszukałam internet. Naprawdę. Z ręką na sercu. Starałam się znaleźć dla Was tańsze zamienniki tych dwóch kremów od marki Slavia. A przynajmniej takie kosmetyki, które będą podobne. I wiecie co? Nie znalazłam. Nie znalazłam dlatego, że okej, witaminy C w formie tetra, one występują w wielu produktach. I okej, substancje bazowe bardzo często są takie same. Ale peptydy będą się różnić. Peptydów jest bardzo dużo dzisiaj. My nie rozpatrujemy kremu pod względem peptyd miedziowy i peptyd miedziowy. My mamy nonapeptyd i zupełnie inne peptydy. Zupełnie inne działania w przypadku tych produktów. I znowu mamy badania, mamy informacje o tym, jakie są jakościowo te produkty. Nagadałam się dzisiaj, wiem, ale bardzo mi zależy, żebyście świadomie podchodzili do informacji przekazywanych w mediach społecznościowych, na Instagramie, na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, na TikToku i na całej reszcie. I kiedy usłyszycie od kogoś, że to jest tańszy zamiennik droższego produktu, to miejcie proszę na uwadze to, co powiedziałam. Nawet taka zwykła, podstawowa analiza substancji bazowych i substancji aktywnych. Nie wiedząc, nie mając pojęcia o stężeniach, nie mając pojęcia o jakości tych składników, nie wiedząc skąd one pochodzą i tak dalej, i tak dalej. Taka zwykła, bazowa analiza składu powinna otworzyć Wam oczy. To, czy są to produkty z tych samych półek. Substancje kontrowersyjne. Substancje bazowe i to, na co kieruje producent. Proszę, miejcie to na uwadze i bądźcie świadomymi klientami, zanim podejmiecie decyzję o zakupie jakiegoś produktu jako tańszy zamiennik. Sprawdźcie, czy to rzeczywiście jest tańszy zamiennik, czy jest to alternatywa i czy jest to chociażby podobny pod różnymi względami kosmetyk. Czekam na Wasze komentarze, jakie mają być następne kosmetyki. Co mam dalej dla Was sprawdzić?
bo widzę, że interesuje Was ten temat, piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych i chcecie się dowiedzieć, a że nie macie czasu, że nie wiecie, jak to zrobić, że potrzebujecie słowa, usłyszeć te słowa od kogoś, kto, załóżmy, że ma większą wiedzę od Was. Będzie mi bardzo miło, jeśli przygotuję takie filmy dla Was i pomogę Wam w tym, bo po to tutaj właśnie jestem, żeby rozwiewać Wasze wątpliwości, pomagać Wam przy wyborze odpowiednich produktów pielęgnacyjnych. Czekam więc na te komentarze i dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!